Witajcie. Ci z was, którzy znają mnie w życiu realnym, wiedzą, że lubię czytać. I czytam bardzo często książki o tematyce harcerskiej, czy opisujące jakieś ciekawe miejsca, czy jakieś biografie. Chociaż to nie jest wszystko, co czytam. A jako, że opowiadałam wam ostatnio o Andrzeju Małkowskim, chcę powiedzieć o jednej z książek na jego temat, którą przeczytałam. Mam na myśli pozycję Barbary Wachowicz pod tytułem Druhno Oleńko, druhu Andrzeju. Gawęda o twórcach harcerstwa polskiego, Oldze i Andrzeju Małkowskich. Tak ta pozycja książkowa wygląda, mam ją w swoich zbiorach. Lubię do niej też wracać. Jest to pozycja opisująca biografię Olgi Drachonowskiej i Andrzeja Małkowskich w świetle dokumentów, odkryć, relacji, listów czy zdjęć. W książce poznajemy postacie druhny Oleńki i drucha Andrzeja. Od ich dzieciństwa, od pierwszych drużyn skautowych we Lwowie, po twórcze działanie naszych harcerzy w dzisiejszym świecie. Jest to pierwsza książka z cyklu Wierna rzeka harcerstwa. Ktokolwiek słyszał kiedykolwiek, jak opowiada Barbara Wachowicz, wie, jaką gawędziarą była. Ja miałam okazję jej słuchać i była niesamowita. A książka ta jest w stylu właśnie pani Barbary Wachowicz. Lekko pisana, a jednocześnie bardzo interesująco. Widać także, że pani Barbara Wachowicz dotarła do materiałów, do których zwykły, szeregowy harcerz sam by raczej nie dotarł, i zebrała je w jedną pozycję książkową. Dodatkowo Barbara Wachowicz miała szczęście poznać Olgę Małkowską za życia druhny Oleńki i przeprowadziła sporo wywiadów. I czuje się to w książce, a listy, wiersza, czy zdjęcia, czy wspomnienia dodają książce wartości i sprawiają, że nie jest to sucha książka biograficzna. Moim skromnym zdaniem, gdyby w harcerstwie istniały, jak w szkole, lektury obowiązkowe, to pozycja Druhno Oleńko, druhu Andrzeju powinna być na liście lektur obowiązkowych dla każdego harcerza. A jeśli kiedykolwiek tę pozycję czytaliście, czy mieliście okazję słuchać pani Barbary Wachowicz gdziekolwiek, w jakimkolwiek mieście, to podzielcie się wrażeniami i swoją opinią w komentarzach. I do zobaczenia wkrótce.